Oto Juniors. Moim zdaniem najlepszy, a jednocześnie najstraszniejszy fangame FNAF-a ostatnich lat. Prezentuje on mroczną historię związaną z animatronami, która dzieje się prawdopodobnie jeszcze w tej pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera, a jednocześnie jest takim jakby wstępem do FNAF-a 2. Nie wiem jak wy, ale ja niezwykle jaram się takimi rzeczami, a Juniors jest naprawdę bardzo, bardzo wartym uwagi fangame'em, który dziś sobie obgadamy i wyjaśnimy całą fabułę zaprezentowaną w tej grze. Także hej, cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, zostaw kciuka w górę na start, a także suba na kanale, wpadaj na TikToka, zostaw tam obserwacje, zresztą na Instagramka także, linki masz w opisie, a tymczasem co? Myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Zacznijmy od tego, że Juniors to najlepszy, najpiękniejszy, najwybitniejszy i po prostu najbardziej przekozacki fangame FNAF, jaki kiedykolwiek wyszedł. Naprawdę, chyba tylko FNAF Plus może go przebić, ale nie zakładam. No dobra, może trochę przesadzam, ale w każdym razie Juniors to największy kozak we FNAF-ie od czasów FNAF-a trójki. Sam tym, że projektem zacząłem interesować się już dobry czas temu, kiedy to na YouTubie pojawiały się pierwsze jego trailery. Pobrać możecie ją z Game Jolta, linka macie w opisie tego filmu. Ponadto właśnie na Game Jolcie znajduje się krótki zarys fabuły, który teraz wypadałoby przedstawić. Przykro mi, ale doszło do tego, że te wpadki stały się zbyt częste, abyśmy mogli je ignorować. Będziemy musieli przynajmniej tymczasowo zamknąć restaurację Juniors, żeby wszcząć właściwe śledztwo. Wiemy, że coś się tu dzieje i jeśli zależy ci na tym miejscu, pozwolisz nam się przyjrzeć. Wiem, że zrozumiesz. Czym jest Juniors? Po wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w toczącym się dochodzeniu, w Juniors wita cię pasywny duch o imieniu Polber, pomocnik w twojej podróży, aby wypukać zło, które kryje się w przerażających, starych animatronicznych kombinezonach. Jednak to zło chce czegoś innego niż twoje życie. Chce Polbera. Tak prezentuje się króciutki zarys fabuły, więc rzućmy okiem na to, jak prezentuje się fabuła sama w sobie w samiutkiej grze. Wobec tego gra zaczyna się, kiedy poznajemy naszego bohatera, a dokładniej bezimiennego bohatera, tak jest, spokojnie, ten sam ziomek z Gotika, któremu znudziło się siedzenie w Gotiku i przyszedł tutaj. Okazuje się, że bezimienny nie żyje? Tego od razu na początku? Hej, myślałem, że nie żyjesz! Tak, też tak myślałem. W każdym razie bezimienny znajduje się w totalnie innym świecie i sam wierzy, że jest martwy, jednakże po chwili spotyka Polbera, czyli swojego przyszłego dobrego ziomka. Polber jest duchem, który schronił się w tym świecie, znanym jako Barrens. Na polski byłoby to Pustkowie. Pustkowie jest wymiarem limbo, położonym pomiędzy życiem a śmiercią. Jest to dość specyficzne miejsce, kompletnie czarno-białe, a nad wszystkim znajduje się mózg, który rozświetla niebo na czerwono. Jest to wymiar w jakimś stopniu podświadomie połączony z postaciami z gry. Szczególnie z naszym bezimiennym protagonistą, który w miejscu tym odnajduje makiety Freddy'ego, Chiki i Boniego, więc z tego miejsca możemy się domyślać, z jakiego powodu gościu nie żyje. Na Pustkowiu znajduje się także kukiełka, automat z grami, który jest jednak kompletnie out of order, a także lista zasad. W zasadzie są tutaj tylko dwie zasady, czyli nie biegaj i nie ser. Polber chwilę później wyjaśnia bezimiennemu, że może go odesłać do prawdziwego świata, kiedy tylko ten będzie chciał, ale pod warunkiem, że dokończy jego niedokończone sprawy, których Polber nie może tknąć, bo nie żyje, ale tak naprawdę. W odróżnieniu od bezimiennego, który jednak egzystuje. Jeżeli bezimienny pozałatwia wszystkie niedokończone sprawy Polbera, ten będzie mógł przejść do Afterlife. Afterlife, to znaczy do tego świata po życiu, będzie mógł przejść na bezpieczną emeryturkę. Ponadto Polber oferuje swoją pomoc. Owe niedokończone sprawy mają związek z pizzerią Juniors, gdzie to dzieją się pewne dziwne, paranormalne rzeczy. Prawdopodobnie wskutek których Polber zginął. Tak oto rozpoczyna się ich partnerstwo, a także rusza śledztwo w restauracji Juniors. I tak oto zaczyna się pierwsza noc w tejże pizzerii. Ponownie, jak za starych dobrych czasów 2014-15 roku, znajdujemy się w naszym biurze i przeglądamy kamerę i po prostu musimy przeżyć, a nie tym razem, bo w tej grze musimy prowadzić śledztwo i przykminić, który animatron jest nawiedzony. I w tej chwili chciałbym naprawdę bardzo pochwalić gameplay w tej grze, bo jest naprawdę odmienny od pozostałych jak i oryginalnych gier, tak i fangame'ów. Do tego wszystko jest płynne, przejrzyste i w dodatku graficznie bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. W każdym razie pierwsza noc dobiega końca, a już następnej ponownie spotykamy się z Polberem, w sensie bezimienny spotyka się z Polberem. Wówczas odbywają pewną rozmowę, w trakcie której dowiadujemy się, że Juniors od lat jest nawiedzony przez tego samego ducha, a dokładniej ducha pewnej dziewczynki, przez
nią. Jak mogliśmy zobaczyć w nocy pierwszej, duch podróżuje między animatronami. A dodatkowo dowiadujemy się, że Polber skłamał i tak naprawdę może dostać się do prawdziwego świata, tylko jest zbyt wystraszony właśnie jej. Jak to stwierdził bezimienny, duch wystraszony ducha. Sam wyrzeka się, że jest zbyt nerwowy do tego, jest zbyt przestraszony i generalnie no gościu ma trochę przesrane. Polber twierdzi, że jeżeli ona zlokalizuje go, to zabierze jego duszę. Ona jest na niego dość mocno wkurzona. W każdym razie przed naszym bohaterem noc druga. Jednakże nim do tego przyjdziemy, rzućmy okiem na wszystkie animatrony, które możemy na przestrzeni tejże gry spotkać, a jest to naprawdę bardzo ciekawe. Pierwszym z nich i zarazem najbardziej oczywistym jest Freddy Fazbear i spójrzcie tylko, jak on wygląda. To coś nawet nie wygląda jak jakiś animatron poświęcony dzieciom czy coś. To wygląda jak ziomek wyrwany z koszmarów pięciolatka po obejrzeniu, nie wiem, Artura i Minimków. Spójrzcie. W każdym razie komentarze odstawmy na bok, bowiem opis tejże postaci jest następujący. Ta irytacja Freddy'ego jest znacznie wyższa i chudsza od reszty. Kołysze swój kultowy cylinder i muszkę, ale oba są stworzone z materiałów kratę. Następny w kolejce jest Bonnie, który także wygląda jakby dobrze się bawił swoją obecnością tutaj. Podobnie do Freddy'ego, ta irytacja Bonniego jest znacznie chudsza od innych. Dano mu parę stylowych okularów, a jego kolor zmienił się z ciemnego indygo na turkusowy odcień niebieskiego. Następna rzecz jasna jest Chica, która w ogóle nie wygląda jak Chica. Bowiem z tego stała się tym, z lubiącej obżerać się Chiki stała się lubiącą spać Chiką. Ponadto spójrzcie tylko na to, co stało się z Cupcake'iem. Ta irytacja Chiki nie jest skierowana ku jedzeniu, a ku spaniu. Nosi koszulę nocną, czapkę do spania, a jej cupcake ma smoczek. Czy to nie urocze? Kolejny to Foxy, który chyba wygląda najlepiej, w cudzysłowie, z całej czwórki. Jednakże lisiasty jest tutaj już trochę zniszczony, patrząc na jego tułów czy na ręce. Ta irytacja Foxy'ego jest zniszczona, aby utrzymać jego ikoniczny wygląd, który wszyscy kochają. Chcieliśmy pochnąć ten ton dalej, jednocześnie dodając mu wiele kolczyków. Następny jest Balon Boy, to znaczy Balon Baby? Nie żeby coś, ale goście wygląda jak ten ziomek, który bierze samochód, żeby zdążyć na autobus. To ten. Ta irytacja Balon Boya nie jest chłopcem, a jest dzieckiem. Bobasem czy coś? W pogoni za złapaniem tego dziwnego klimatu jego twarz jest teraz bardziej lalkowata. Jak zawsze trzyma swoje balony i ubiera swoją ikoniczną czapkę ze śmigłem. Ostatnim animatronem na ten moment jest marionetka. Jej wygląd to chyba najgorsze stłamszenie tego pięknego designu od, nie wiem, Nightmarion czy coś. W sensie totalnie, w Juniors marionetka zyskała taki małpowaty wygląd i osobiście nie podoba mi się to. Z jej podłużnym, wrzecionowatym ciałem ta irytacja marionetki jest bardziej ragdolowata. Ponadto otrzymała nos i uszy, co daje jej bardziej niepokojący, lalkowaty wygląd, który sprawił ją tak ikoniczną we FNAF-ie 2. Na pewno. Pod koniec nocy drugiej bezimienny natrafia na kasetę VHS. Jest to epizod pierwszy. Całość przypomina taką całkiem prostą animację, w której to widzimy Freddy'ego przechodzącego sobie korytarzem, niosącego w rękach kawałek endoszkieletu. To endoszkieletową rękę, najprościej mówiąc. Przychodzi on do pokoju, gdzie to znajduje się Mango. Co się stało dalej? Cóż, dowiemy się wkrótce. Następnie miejsce ma kolejna rozmowa z Polberem, gdzie to bohater tłumaczy mu zawartość taśmy. Oboje dochodzą do wniosku, że dziewczynka, duch dziewczynki, która to przez cały czas nawiedza to miejsce, zbiera pojedyncze części animatronów, by stworzyć pokrótce nowego giga animatrona, jakiegoś, nie wiem, Megatrona czy coś, kompletnego gigaczada wśród animatronów, znanego jako Mangle.
zaczyna robić się coraz niebezpieczniej. Tymczasem przed bohaterem noc trzecia. Następnej nocy bohater natrafia na kolejną taśmę VHS z epizodem drugim. Przedstawia ona bawiącego się Buniego i Freddy'ego. Freddy rysuje właśnie Mangle. Prawdopodobnie przez cały czas o niej myśli. W tejże chwili z Freddy'ego przenosi się duch. Trafia on do Boniego, który to ponownie zanosi Mangle części endoszkieletów. W trakcie następnej rozmowy na początku nocy czwartej bezimienny stwierdza, że naszym bohaterom kończy się czas i obaj stwierdzają, by następnej nocy zakraść się do serca ciemności. To znaczy do piwnicy, czytaj miejsca, gdzie to właśnie zlokalizowana jest Mangle. Pod koniec nocy czwartej bohater ponownie dostaje kolejną taśmę VHS, tym razem o nazwie Wiem, że jesteś z nim. Ta taśma przedstawia tym razem Chickę, w którą wchodzi duch dziewczynki, a następnie Chicka przynosi kolejną cząstkę endoszkieletu dla Mangle. Pod koniec nocy piątej bohaterowie schodzą do piwnicy, jednakże wcześniej bezimienny dostaje kolejną taśmę o nazwie Spadając w dół, która prezentuje na początku całkiem dziwne i mroczne sceny, gdzie to rysunki są plamione jakimś czarnym płynem, a dodatkowo są zakrwawione. A po chwili pokazana zostaje trójka animatronów tuż przed gigantycznym monstrum, czyli przed Mangle. Noc piąta rozpoczyna się kolejnym dialogiem, a jednocześnie pożegnaniem dwójki przyjaciół przed wejściem do piwnicy. A owe wejście do piwnicy oznacza cutscenkę będącą takim odwołaniem do FNAF-a dwójki, że za chwilę będzie większe. Tak jest, w nocy piątej lądujemy w biurze z FNAF-a dwójki, przynajmniej w bardzo podobnym biurze i w zasadzie rozgrywka koncentruje się na tym samym co FNAF 2. Główne drzwi, dwa wejścia przez wentylację, takie same animatrony, mianowicie Wifford animatrony, bez stojów i dodatkowo zachowują się prawie tak samo jak w części drugiej. Wobec tego rzućmy okiem na te nowe, stare, zniszczone animatrony. Pierwszym będzie Wifford Freddy. W trakcie ostatniego aktu Juniors Freddy został potargany na strzępy, pozostając tylko z jednym okiem, a dodatkowo wielką blizną w miejscu jego prawego oka. Następnie jest Wifford Bonnie. W trakcie ostatniego aktu Juniors twarz Boniego została wyrwana przez Mangle i jest używana jako maska przez gracza.
Wilford Bonnie posiada praktycznie identyczne cechy, co jego design we FNAF 2. Następna jest Wilford Chica. W trakcie ostatniego aktu Juniors szczęka Chiki zostaje wyrwana. Jej usta, w cudzysłowie, są otwarte, tak prawdopodobnie otrzymała największe szkody spośród wszystkich animatronów. Biedna Chica. W ostatnim akcie Juniors Foxy zbiera dużo obrażeń. Jego lewe ucho jest kompletnie wyrwane, ale i tak był już całkiem zniszczony na początku gry. Następnie Wilford Balloon Baby. Coś, czego nie było we FNAF-ie dwójce. Tak jak w przypadku marionetki, porcelanowa głowa Balloon Boya zostaje kompletnie strzaskana w trakcie ostatniego aktu Juniors. Zniszczenie w jego twarzy ujawnia niepokojący endoszkielet wewnątrz. Muszę przyznać, że Wilford Marionette wygląda dużo lepiej od zwyczajnej marionetki, która pojawia się w Juniors. Tutaj już wygląda to o wiele lepiej i nie jest tak, no nie wiem, infantylne, ale to po prostu może przez moje upodobania. W każdym razie... W ostatnim akcie Juniors twarz marionetki zostaje kompletnie strzaskana przez mangl, ujawniając jej przerażające oblicze. I tak, Wilford animatrony wyglądają naprawdę prześwietnie i myślę, że jest to wygląd nawet wiele lepszy od tego, jaki dostaliśmy we FNAF 2. W sensie we FNAF 2 także był prześwietny, ale ta jego reinkarnacja tutaj jest niesamowita. Tak więc noc szósta w Juniors to po prostu FNAF 2. Taka naprawdę trudna noc z FNAF 2, tylko że skompresowana w coś takiego, bardzo podobnego. Foxy'ego możemy odganiać z pomocą latarki, świecąc mu po oczach, tak samo jak we FNAF 2. Aby ukryć się przed resztą animatronów, musimy zakładać maskę Boniego, w sensie jego twarz. Musimy nakręcać boksa marionetki, bo w przeciwnym wypadku przyjdzie po nas tak samo jak we FNAF 2, a dodatkowo nawet Balloon Baby w stylu Balloon Boya może wbić się nam do biura i blokować światła. W każdym razie noc szósta dzieli się na dwie fazy, trochę jak noc szósta we FNAF 4. Bowiem pierwsza faza skupia się właśnie na Wilford animatronach, natomiast druga faza na walce z samą Mangle i oj, to będzie bardzo ciężkie. Mangle atakuje z każdej strony, zupełnie jak Nightmare Fredbear we FNAF 4. Jest bardzo agresywna i często i głośno drżeje. W każdym razie, nim przejdziemy do końca gry, rzućmy szybciutko okiem na to, co gra mówi na jej temat. Mangle jest absolutnie gigantyczna. Na przestrzeni czasu, duch nawiedzający Junior zbudował jej finalną formę, wykorzystując inne części endoszkieletów animatronów, by stworzyć to monstrum. W trakcie ostatniego aktu wszystkie zniszczone animatrony wskakują na przenośnik, poświęcając się, by wykończyć Mangle. Tak więc w skrócie, wszystkie poprzednie VHS-y, które widzieliśmy, tak naprawdę przekazywały fakt, że animatrony przychodziły do Mangle, żeby ta rozebrała je, zabrała ich części ich endoszkieletów, a następnie ulepszała samą siebie. A ponadto sama Mangle jest pod kontrolą właśnie ducha dziewczynki nawiedzającego Junior. Swoją drogą, wybór Mangle na główną antagonistkę jest dość nieoczywisty, ale bardzo ciekawy. A Juniors pokazuje, jak dobry może być efekt końcowy, jeżeli tylko w odpowiedni sposób podejdziemy do tematu. Po zakończeniu nocy szóstej następuje zakończenie. Duch dziewczynki przez głowę bezimiennego dostaje się do pustkowia, by zaatakować Polbera i zabrać jego duszę. Wówczas dochodzi do pewnego revealu. Dowiadujemy się o poprzednich osobach, które Polber wysyłał, żeby dokończyły jego sprawy, które dziewczyna nazywa po prostu kukiełkami. Nie znamy ich dalszego losu, jednakże prawdopodobnie nie żyją ze względu na wydarzenia w Juniors i ze względu na ducha dziewczynki. W każdym razie ta odgraża się, że już za chwilę jego nową kukiełkę, czyli bezimiennego, czeka to samo, jednakże Polber stwierdza, że ten jest inny. I właśnie ten inny, bezimienny z Gotika, atakuje ją za pomocą miecza blizny zadającego 85 obrażeń siecznych, jednocześnie zabija ją w tymże świecie. No i właśnie tutaj wszystko w teorii dobiega końca. Po 5 latach Juniors wkrótce otworzy się ponownie. Nadejdą ciężkie zmiany marki, ponieważ niektórzy nadal mają nieco negatywne zdanie na temat firmy. Fazbear Entertainment jest teraz bardziej zaangażowane
w rodzinną zabawę, a przede wszystkim w bezpieczeństwo. Wydali małą fortunę na te nowe animatrony. W każdym razie, Jeremy, myślisz, że możesz już zacząć? Tak, wiem, pewnie teraz wszyscy fani FNAF-a są mocno zdziwieni wobec tego, czym było Juniors i co w zasadzie miało nam to do przekazania. Wobec tego Juniors jest tak jakby prequelem FNAF-a 2. Zdaje się, że gra zabiera nas do oryginalnej placówki Freddy Fazbear's Pizza, tej zupełnie totalnie pierwszej, gdzie miejsce miały morderstwa. I właśnie jedna z dusz, to najbardziej złowroga, przychodzi tutaj, by porobić niezłe dymy i pogonić jeszcze jedną duszę. Na internecie natknąłem się na pewną teorię. Było to w materiale Super Horror Bro, który to właśnie również robił wyjaśnienie fabuły Juniors. Według niego duch dziewczynki to tak naprawdę Cassidy, a według niego Paul Bear jest w rzeczywistości płaczącym dzieckiem z FNAF 4, czyli Ivanem Aftonem. Ta pierwsza mści się na tym drugim za mordy jego ojca. Może mieć to trochę sensu, a może i nie, nie wiem. Tę kwestię pozostaje wam do interpretacji własnej. Wedle tej teorii w grze gramy również samym Jeremym, czyli tak naprawdę Michaelem Aftonem i może mieć to jakiś sens, a z drugiej może nie do końca. W każdym razie gra prezentuje nam wydarzenia z tamtejszej pizzerii, prezentuje jak tak naprawdę powstał Wilfred animatrony i dlaczego wyglądają teraz tak, a nie inaczej, a jednocześnie prezentuje Origin Mangle, który jest znacznie bardziej złowrogi niżeli w oryginale. Następnie w 5 lat później wszystko wraca do stanu rzeczy z FNAF-a dwójki. Aczkolwiek pamiętajcie, że nie jest to gra oficjalna, a jest to jedynie fangame, więc nie ma tego w kanonie. Aczkolwiek nie ukrywam, że naprawdę byłoby ciekawie, gdyby naprawdę ta historia była kanoniczna, aczkolwiek tak nie jest. W każdym razie Juniors myślę, że jest totalnie giga mocnym fangame'em i jedną z lepszych gier tego typu, wręcz przewyższającą co niektóre odsłony FNAF-a, a poznawanie tej historii wreszcie dało mi taki FNAF-owy vibe, tego prawdziwego FNAF-a, od jedynki do trójki. Vibe, którego nie dała mi tak naprawdę żadna inna część od trójki wzwyż, a zwłaszcza Security Breach. W każdym razie, wy napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o Juniors i jak wam ta gra siedzi. Jak już zdążyliście to uważać, ja jestem sporym fanem i osobiście teraz czekam już tylko i wyłącznie na FNAF-a Plus, bo to też myślę, że będzie giga mocny fangame. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, zostaw suba, kciuka w górę. Wpadajcie na Instagramka, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Miłego dzionka wam wszystkim, trzymajcie się, Newry.